To już łazienka. Widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie przychodził. Wygląda tutaj naprawdę niezbyt ciekawie. Z tej strony będzie chyba sypialnia. O kurde, to chyba pokój dziecięcy. Ale zobaczcie, ile łóżek. Tu musiała być spora rodzina. Zabawki z lat chyba 80. Tak bym powiedział. Jakie ładne małe białe biurko. Któreś z dzieciaków bawiło się maszyną do pisania, a następne maszyną do szycia. Wejdziemy teraz na górę i sprawdzimy, co tam zostało. O kurde. Prawdziwa sprawa. Adam, za to. Ja to musiałem sprawdzić, bo jeszcze sypialnia. No wiem, tam na dole widziałeś? Cztery łóżka na samym dole. A tutaj? Kufer wypchany ubraniami. Maszyna Singera. Obawiam, żebym nie zleciał na dół. Zobaczcie, jak się wyginają te deski. Kurde, co to był? Jakiś hotel czy co? W każdym pomieszczeniu kilka łóżek. Coś tam łazi u góry. Wypełnionych książkami. Biurko. Już chyba dla starszego dziecka. I tym razem już nie zabawkowa maszyna do pisania. Ale prawdziwa.
To mi wygląda na... Na laptop. Ciekawe, czy to jest prawdziwe. W sumie może być prawdziwe. Muzykę na full. To były piękne czasy. Nie żeby teraz były złe. Idziemy dalej. Poddasze równie ciekawe jak ich parter. Zobaczcie jaki baniak. Ktoś tutaj pędził wino. I kolejne pomieszczenie. Kurde, ile twardych dysków. Tu ewidentnie siedział nad swoimi pracami jakiś informatyk. No komputer nie wygląda źle. Te biurko. Tak jest, a zobaczcie jaki duży monitor. Wszędzie gierki komputerowe. Ale i handlować takim sprzętem. Słuchawka Sonego. Stacja dysków. Tutaj o dziwo tylko jedno łóżko. Tak to w każdym pomieszczeniu jest po kilka łóżek. Odtwarzać CD chyba. Alkomat. Co to jest? Thompson. Chyba router. Piwnica. Aha. Tutaj nie byliśmy. Myślałem, że to album ze zdjęciami. Wracamy do salonu.
Adam już opanował salon. Adaś, mogę na chwilę? No, ale zobacz. Nawet mi teraz ona siedziała tu na sofie i patrzała się w kominek. A zobacz do poduszek. Nie ma telewizora. No ile dzieci dla poduszek. Ale może wiesz, że kominek tworzył klimat. No, siedzieli sobie. Grali w karty. Normalnie to wisi telewizor i jest sofa jakaś, nie? Tutaj. Kominek. Albo pili. To wtedy telewizor jest niepotrzebny. Myślisz, że pili i budzili dzieci? Ja kiedyś słyszałem... Powiem ci, wszystko na to wskazuje. Jeden taki gościu w Polsce mówił, rywalom szyję i dzieci nie lubią. A tutaj mówisz, że pili. Odwrotnie. I dzieci budzili. Dziwne jakieś. Dzieci. Mnóstwo dzieci, nie? Tak, dziwne. Ale w końcu tak. A sapany? Naprawdę nie wiemy, co tu się wydarzyło. Biedna rodzina. Ale patrz, skoro tyle dzieci, to gdzie są spadkobiercy? To przynajmniej ktoś by się zaopiekował tym domem. Może nie. Patrz. No. Zobacz, rodzinne zdjęcie. A to chyba córka? Chyba córka, co? Bo z tyłu patrz, podobna, jakby bliźniaczka. Może nie, z tyłu to powiedział, że mama. Nie wiem. Ciężko coś z jednego kadru. Czy to było pośród? Jakieś babcie. Babcie. Cztery babcie. Ty, ale to chyba bliźniaczki. No serio? Wszyscy są bliźniakami na świecie. U góry mieli kapelę. No widać, że no. Instrumentów muzycznych jest trochę. To jakaś dziewczynka z tatą. Cokolwiek wyczytać z tych zdjęć. No, ale na pewno dom jest rodzina. Tak. I coś z muzyką sporadowała. Na pewno, zobacz, tu mają Chopina. Po prostu instrumentalna rodzina. To instrumentalna muzyka. Zdolna muzyczna rodzina, jak Chopin jest. Patrz, tu była jakaś biżuteria pewnie. Ale ci, którzy byli tutaj pierwsi, pożyczyli sobie. A naprawdę, ale widziałeś ten pasek tutaj? Z monet? No, monet, co? Tutaj to wszystko? A skąd wiesz, że to dzieci? No, ten pasek jest świetny. To jest? To herbaty zapalają chyba, nie? To jest, tak. Jak to się nazywa? Imbryk, tak? Imbryk. Do robienia herbaty czy kawy. A to powinno być tak. O. To powinno być tarzywania. Patrz, jaki telefon, Alcatel. To myślę, że... Kurde, pamiętam jeszcze takie, ja pierdolę. Że garki musiały być smutne. No zobacz, tak, to leży, wszystko jest, no. Tutaj też. Ale zostawiam, że tak mała kuchnia. Przy tak licznej rodzinie. Jak pili, no to nie jedli. Nie rozkażę. To wyszło same z siebie. Zrobili z nich alkoholików. Każdy przez tak. Dobra, rodzina alkoholików. Patusy. Nie, to oczywiście są żarty. Tu ile wina. Jak mnie twierdzi poza Piotr. Który wie to z diagnozą. No mówiłem, że pili. Na liściu takie coś. Widziałeś to? Mhm. Litery? Też ręczna robota, wszystko.
Lubi się bawić takimi pierdolami. Zobacz, ile musieli pracy włożyć, żeby te monety tu wszystkie przytwierdzić. A tutaj nie jest przebite nawet. No. Szok. Przemieśnicza robota. O, tutaj kolejne sypialnie. Tutaj nie byłem. O, tu jest sypialnia faktycznie. Sypialnia rodziców. Piec też ładny, emaliowany. Kurde. Świetny. Ktoś przyjechał. Ktoś przyjechał. Ktoś przyjechał. Gdzie jest wyjście? Tu? Tam ktoś przyjechał z tamtej strony, tylko na razie... Tam pani. Cicho. Czekaj. No to nie idziemy teraz tam. Nie idziemy teraz. Jak on tam jest na tym parkingu? Dobra, to nic, wracamy. Jak jeszcze ten... No ale ktoś podjechał, nie? Lepiej w porę zareagować. Ty widziałeś? Co? Ja nic nie widziałem. Ja słyszałem, jak podjechał. Tu czy na ulicy gdzieś? Tutaj obok. Tam miałem jeszcze tu zobaczyć coś. To ja już chciałem zobaczyć, co to jest. O kurde. Gdzie jaka pisanka? No to jest po prostu tyle co do... No. Ekspres do kawy. Ale taki stary bardzo. Włoski. Zdjęcie zrobić. No. Ciu, ciu, ciu. No, muszę wrażenie, że gdzieś stoi jakiś samochód. Moi drodzy, ja kończę eksplorację. Będziemy się stąd powoli zawijać, bo odnoszę wrażenie, że ktoś tutaj przyjechał. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.